projekt Komisji Rewizyjnej, druk nr 1137. Proszę pana komisarza jeszcze o ponowne zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna kieruje do państwa projekt uchwały uznając skargę za zasadną. Skarga dotyczy rodziców dzieci integracyjnych w oddziale Wielkiego Mieszkania Podstawowego nr 30. Po zapoznaniu się z całym materiałem dotyczącym tej skargi jest również opinia pana prezydenta negatywna. Radni w komisji rewizyjnej przeanalizowali bardzo szczegółowo. Muszę powiedzieć, że sprawa była dyskusyjna z racji interpretacji pewnych zapisów. Niemniej jednak to, co jest kluczowe w tym temacie i dlaczego taki projekt uchwały został podjęty, to głosy, które uwzględniały prośbę, opinie, również te przepisy, mówiąc o tym, że jeżeli szkoła i oddział został powołany, należy dać dzieciom możliwość kontynuacji tej nauki. Muszę jednak również powiedzieć, że wszystkie działania i działy edukacji pani prezydent, które zmierzały do znalezienia alternatywnego rozwiązania, czy też zapewnienia miejsca tych dzieci, były podjęte prawidłowo zgodnie z interesem gminy, jednak radni zdecydowali, że skoro taki oddział został otwarty, przepisy może nie są precyzyjne, ale należy dać szansę kontynuacji nauki dzieciom w tej klasie i taki projekt uchwały został skierowany do państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to dopuszczam do głosu zgodnie z wnioskiem. A przepraszam, pan radny, tak? Proszę, przejmie pan radny Michał. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no, ja się nie zgadzam akurat z tą zasadnością tej skargi tutaj na prezydenta, dlatego że rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący powiedział, kontynuacja nauki w tejże szkole byłaby rzeczywiście zasadną, gdyby do tego dopuściły przepisy. Tam zostały różne poczynania, różne propozycje złożone dla tych uczniów. Natomiast wbrew temu wszystkiemu, co i rzecznik zaopiniował, i jeszcze inne instytucje, to nie jest tak do końca. Po prostu orzeczenia, w międzyczasie zmieniło się orzecznictwo, zmieniły się przepisy i teraz orzeczenie o niepełnosprawności nie podlega jak gdyby dłuższemu okresowi niż na jakiś etap szkoły. Mogłoby być wydane oczywiście na cały zakres szkoły podstawowej. Niemniej jednak tutaj zostały podzielone okresy od 1 do 3 i drugie 4 do 6. I tutaj w tym przypadku zachodzi taki przypadek, że dziecko uzyskało na pierwszy okres od 1 do 3 orzeczenie niepełnosprawności i można go było w ramach tych przepisów zaliczyć do dzieci tej grupy 3 do 5 uczniów w klasie integracyjnej jako z orzeczeniem. Natomiast równocześnie przepisy się zmieniły i zaszeregowanie tej niepełnosprawności zostało zmienione na nieprzystosowanie, a ministerstwo takie wydało zarządzenie w tej chwili, że nieprzystosowanie nie podlega tej grupie dzieci, które by wchodziły w skład tych dzieci od 3 do 5 jako dziecko niepełnosprawne. W związku z powyższym tam padły inne propozycje wykorzystania godzin, które nauczyciele mają i ten. Natomiast nie ma możliwości oczywiście ich przeniesienia do innej szkoły, do klasy integracyjnej, natomiast nie ma możliwości zaliczenia tych dzieci do grupy dzieci niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy kwalifikującej do tejże klasy integracyjnej. Proszę państwa, ta szkoła staje wobec pewnego dylematu, dlatego że w którymś momencie doszło do takiej sytuacji, że był to zespół szkół integracyjnych i te dzieci zaczęło być coraz mniej dzieci niepełnosprawnych i w związku z powyższym równocześnie dyrektor nie mógł prowadzić naboru do tych klas w ramach tej uzupełnienia do 20 osób dla dzieci normalnych w znaczeniu nie mających orzeczenia o niepełnosprawności. I w związku z powyższym tutaj nie zachodzi sytuacja, że prezydent chciał czy nie chciał, tylko prawo wyraźnie to zabroniło, a jest jeszcze również sytuacja taka, że w innych miejscowościach, w mieście bodajże w Łodzi, akurat była kontrola, która się odbyła i która wyeliminowała ten sposób naliczania dzieci poprzez to, że nawet szkoła, gmina musi zwracać tą subwencję, którą na to dziecko zostało podane. Także ja uważam, że ta skarga jest niezasadna w tym rozumieniu przepisów, które w tej chwili po prostu istnieją. Gdyby była sytuacja taka, że to dziecko przez poradnie w
byłoby zakwalifikowane do pełnego okresu nauczania szkoły podstawowej od 1 do 6, przysługiwałoby mu w myśl ustawy, która w tej chwili obowiązuje, kontynuacja nauki na tych samych warunkach, które rozpoczęło. Natomiast tu mamy sytuację taką, że dziecko rozpoczęło naukę od 1 do 3 i na ten okres dostało orzeczenie niepełnosprawności kwalifikującego do tej grupy, natomiast od 4 do 5 już zostało tylko jako nieprzystosowane taką kwalifikację, co w myśl ustawy nie kwalifikuje do zaliczenia do grupy tych dzieci, które by tworzyły ten trzon dzieci niepełnosprawnych w klasie integracyjnej. Dlatego uważam, że skarga jest niezasadna i proszę o odrzucenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę pani radna Batena. Panie radny, miałby pan absolutnie rację, gdyby prawdą było stwierdzenie, to którego pan używa, że przepisy teraz się zmieniły. W tej opinii pana prezydenta nie jest stosowany żaden przepis, który wszedł po rozpoczęciu sprawy. Mamy tak. Z 17 listopada 2010 roku rozporządzenie ministra. Później mamy pismo ministerstwa, mamy znowu rozporządzenie 30 grudnia, rozporządzenie 2011 roku, rozporządzenie z 21 maja 2011 roku i żadne z tych przepisów, które tu są cytowane, nie wkraczają w termin interpretacji w tej chwili od września 2012 roku. A przypomnę panu, że, no bo przecież pan też czytał te dokumenty, ja także czytałam, bo do mnie zwróciły się te matki. Pewnie nie przyszłoby im do głowy zwracać się do komisji rewizyjnej, gdyby nie pismo i wykładnia Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym to piśmie ministerstwa, nie mam to w tej chwili przed sobą, jest stwierdzenie, że jeżeli ciągłość, to ciągłość. I z tym się te matki nie mogą pogodzić. A zatem, gdyby rację miał pan i pan prezydent w tej negatywnej opinii, to po prostu ministerstwo nie przysłałoby takiego pisma i do Wydziału Edukacji, i do tych matek, które kwestionowały właśnie nieutworzenie tej klasy. W związku z tym, mnie się wydaje, że ta klasa powinna być utworzona z tych dokumentów, które ja czytałam, a ona nie została utworzona, bo nie. Pytanie tylko, ile by to drożej kosztowało, bo jak widzimy tutaj w uzasadnieniu tej negatywnej opinii jest wymieniona realizacja tych godzin. Za te godziny też trzeba płacić. Pytanie teraz, czy płacić je za prawdziwego nauczyciela wspomagającego, czy akurat za inną formę. I moje osobiste zdanie jest po tych dokumentach, które oglądałam, i po dokumentach, które i po stanowisku komisji rewizyjnej, że ta skarga jest niestety zasadna. Niestety. A niestety jest dlatego, że organ samorządu terytorialnego w przypadku wątpliwości, a są, powinien rozstrzygać na korzyść dziecka. Na korzyść dziecka niepełnosprawnego i korzyść całej grupy, która tam funkcjonuje w tej szkole. Także dziękuję. Dziękuję pani radny. Ja po tym rozumiem, że teraz już będzie wystąpienie. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pani radna, no nie ośmielibym się powiedzieć, że pani mnie nie zrozumiała, bo może ja po prostu źle to powiedziałem, ale powiem tak. Pani ma rację w jednym względzie. Nie słuchała mnie może pani tak wnikliwie, jak chciałem. Przepisy dzisiaj wymagają, że kontynuacja nauki na zasadzie orzeczenia. Tak, bo pan minister nie czytał dokumentów, które pani dysponuje. On dysponuje orzeczeniem od 1 do 3 na pierwszym etapie szkoły, natomiast pozostaje drugi etap od 4 do 6 i tu ma nowe orzeczenie i przepis nie dotyczy uczniów niedostosowanych społecznie, a zagrożonych niedostosowanych społecznie i takie orzeczenie w tej chwili jest. Na kontynuację, gdyby było od 1 do 6, tak.
Natomiast tutaj jest ten drobny szczegół, że orzeczenie pierwsze było od 1 do 3 i to dziecko podlegało z nieprzystosowaniem społecznym w myśl ustawy. Natomiast na dzień dzisiejszy to te dzieci zostały wykluczone z tego, ponieważ jest nowe orzeczenie, które mówi o nieprzystosowaniu i zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, nowe orzeczenie i w myśl przepisów, które tutaj rozporządzenie czy coś to zmieniło, nie podlega do zaliczenia do tej grupy dzieci, które by tworzyły te osoby od 3 do 5 osób w klasie dla integracyjnej. I tu jest tylko ten problem. Natomiast pan prezydent Wydziału Edukacji proponował inne rozwiązanie i nie jest istotne tu w tej chwili, czy ono jest droższe, czy tańsze od tego poprzednio, bo tego poprzednio nie ma możliwości formalno-prawnych zastosowania. To jest tylko istotne, że jest możliwość w jakiś sposób pomagać tym dzieciom, bo te dzieci wymagają naszego zainteresowania, naszej pomocy wszelkimi możliwymi sposobami. Natomiast nie ma możliwości utworzenia tej klasy na bazie tych dzieci. I to jest tylko taka różnica. Rozumiem, że tutaj wystąpienie pani radnej, proszę uprzejmie. To też tak by mi się wydawało. Po pierwsze, nie wiem, czy pan zna i ile jest takich orzeczeń, które są wydawane od razu na 6 lat. A po drugie, dlaczego prezydent nie zanegował pisma ministerstwa? No bo to tak, my rozmawiamy, ale nie znamy się aż tak dobrze na tym, a tutaj prezydent powinien dokończyć tą ścieżkę, prawda? Czyli wywódz na ministerstwie, nie że rodzice mają rację, tylko że rodzice nie mają racji, wtedy byśmy nie mieli żadnych wątpliwości ze skargą. Dziękuję. Proszę Państwa. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to dopuszczam do głosu pana Mirosława Sanka. Proszę uprzejmie, czy jest? Bo był zgłoszony do dyskusji spoza rady. Nie ma, bo to jeżeli nie ma, to znaczy, że nie chce zabrać głosu. Proszę Państwa, zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 3 statutu miasta Krakowa określam ten miał do prawej godziny 19, drugiej godzina 15 i ostateczny termin, który w prawej godzinie 21 minuty, godzina 15.